Witam naszego eksperta, Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Jak zwykle pytanie od pana Waldemara tym razem. Może się zdarzyć, że wykresówki albo dane z tachografów zostaną utracone, skradzione, zniszczone albo niechcący skasowane. Jakie tłumaczenia będą dla inspektora wystarczające, żeby nie nakładał kary, a jak na pewno się nie wytłumaczę? Panie Waldemarze, ja tutaj czuję podchwytliwe pytanie, to po pierwsze. Właśnie. Po drugie, powiem tak, będzie bardzo trudno się wytłumaczyć, to po pierwsze, dlatego że no, mamy obowiązek przechowywać te dane, archiwizować je i zabezpieczać i dopełnić wszelkich możliwych procedur, aby nie zostały one utracone. No ale może się zdarzyć kradzież, może się zdarzyć pożar, oczywiście, no to do tego są później odpowiednie dokumenty, które wskazują na to, jakich procedur dochowaliśmy, no a pożar, czy tam kradzież czy zdarzyła się, czy pożar wybuchł, no i mamy oczywiście pełną dokumentację tego, co się stało. Nie życzę tego nikomu, natomiast nie, tutaj absolutnie nie sugeruję takich rozwiązań w celu uniknięcia odpowiedzialności za rzeczy, które na tych danych się znajdowały. Także co do zasady, 99,99% przypadków takich sytuacji będzie ukaranych. Widziałem wyroki sądów, jest orzecznictwo, są sytuacje wyjątkowe i wtedy gdzieś tam ten przewoźnik uniknął kary, ale to było faktycznie realne zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć. Więc tutaj naprawdę przestrzegam przed takimi pomysłami, aby uniknąć kontroli, a jeżeli dojdzie siła wyższa, są ku temu potem odpowiednie przepisy, które zezwalają kontrolującym, aby odstąpić od nałożenia kary. Dzięki, Rafał, jak zwykle na temat. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertruck Opole 19-21 lipca.